trenerze, wydaje się, że mecz był łatwy i przyjemny. Godzina 16 i szybkie 3-0. Tego się spodziewaliście? Spodziewaliśmy się dobrego meczu, ponieważ bardzo ciężko trenujemy. Mieliśmy rozpisanego bardzo dobrze przeciwnika i innego wyniku nie brałbym pod uwagę niż właśnie 3-0. Czy właśnie dlatego, że wy jesteście wiceliderem, a ZSMS okupuje strefę spadkową? To znaczy, jeśli chodzi o to pytanie, no ciężko mi na to odpowiedzieć. My zajmujemy się sobą, mieliśmy cel do zrealizowania, zrealizowaliśmy go i tylko i wyłącznie skupiamy się na sobie, a to, co się dzieje na dole, nas to nie interesuje. My do każdego spotkania podchodzimy tak samo, skoncentrowani, zawsze na maksa, zawsze walczymy o 3 punkty i to nas tylko interesuje. Dziwna jest ta druga liga, ponieważ pierwsze 4 zespoły z dużą przewagą nad kolejną. Wy jesteście wiceliderem za wielkopolskim innym zespołem, KS Piła. Jak pan ocenia tą drugą ligę w obecnym sezonie? Też grupa się zmieniła. Ja tutaj też dołączyłem do Aleksandrowa po tym sezonie spadkowym. Tak jak wspomniałem wcześniej, że mieliśmy taki cel, ustaliliśmy sobie, żeby awansować do tego turnieju półfinałowego. Fajnie zrealizowaliśmy to, zrobiliśmy. Co do poziomu, tak jak pani też wspomniała, te 4 drużyny, czyli właśnie KS Piła przede wszystkim jest bardzo mocnym zespołem. Janków Przygocki oraz MKS Kalisz, to takie 4 drużyny, gdzie naprawdę, powiedzmy, punktowo widać, że odstają, tak? Tylko z nimi przegraliście. Przegraliśmy z Jankowem, drugi mecz, rewanżowy oraz z Piłą, tak, ten pierwszy. Natomiast chcemy się zrewanżować, to na pewno. Co do poziomu, też ten sezon pokazał, że teraz przede wszystkim na przestrzeni, na końcówce tego sezonu, że są też niespodzianki, że tutaj Kościan urwał punkt właśnie zespołowi z Jankowa. Nie wiem, z czego to wynika, może z tego, że jakieś zmęczenie sezonem. Nie wiem, nie mam pojęcia. My po prostu, tak jak też wspomniałem pani wcześniej, że zajmujemy się sobą. Jesteśmy głodni zwycięstw, głodni gry i tylko to nas interesuje. To tak wrócę jeszcze do dzisiejszego meczu, bo w pierwszym i drugim secie jakoś ciężko wchodziliście w te sety. Od 1-4, później 0-4. To taka wasza tradycja? Bo szczerze mówiąc, pierwszy raz was widziałam. Ja nie brałbym tego pod uwagę, bo to wynik 0-4 na początku seta to jest żaden wynik i my tak samo teraz w środowym meczu z Szamotułami zaczęliśmy od drugiego seta, bodajże od 0-5, ale ja wiedziałem, że podniesiemy się z tego, bo to jest, tak jak wspomniałem, jest to początek seta. Co do dzisiejszego meczu, ciężko wchodziliśmy w ten pierwszy set, gdzie goniliśmy. Goniliśmy ten wynik praktycznie cały set i tutaj w końcówce działania taktyczne zadziałały przede wszystkim, gdzie rozgrywająca właśnie była z przodu przeciwnika i wszystko praktycznie szło przez lewe skrzydło. Ja mogłem ustawić swój zespół właśnie pod tą opcję. I to zadziałało, wygraliśmy dzięki temu seta, nabraliśmy większej pewności siebie i zwyciężyliśmy koniec końców w całym spotkaniu. Dokładnie, ta końcówka od 19-23 do 25-23, czyli to była taktyka, a niekoniecznie dobre zagrywki Ani Nowak? To jest niepołączone, bo Ania bardzo dobrze zagrywa. Ogólnie zagrywaliśmy jako zespół bardzo dobrze, agresywnie. Taki też był nasz cel w tym meczu, żeby właśnie zagrać agresywnie zagrywką, zagrać agresywnie w ataku. I to, tak jak wspomniałem, to było powiązane wszystko. Zagrywka bardzo dobra i mogliśmy przez to ustawić dobrze blok obronę i dzięki temu, że też zwyciężyliśmy w tym secie. A w trzecim secie to, co zauważyłam, bardzo dobra krótka, która właściwie nie do podbicia była. Jeśli chodzi o grę przez środek, w ogóle w całym spotkaniu, to tutaj bardzo bym wyróżnił tą grę. Właśnie przez środek, tutaj Madzia Wojtkiewicz, nasza środkowa, czy Patrycja Wróbel naprawdę bardzo dobrze zagrały, ale też właśnie wybory Ani Nowak i też nasz plan gry, bo generalnie taki nasz był plan, żeby właśnie tym środkiem dużo grać. Zrealizowaliśmy to i tutaj naprawdę duży szacun dla dziewczyn, że to, co sobie założyliśmy, przekładamy w spotkania i zwyciężamy.
To jeszcze aspiracje na ten sezon, wejście do pierwszej ligi? Tak na początku już mówiłem, naszym założeniem, naszym celem było wejście do turnieju półfinałowego, ale wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia i no my musimy teraz usiąść na spokojnie. Mamy dużo czasu do meczu z Piłą, bo gramy dopiero 25 marca. Usiądziemy, przemyślimy to. No, nie chcę nic mówić, jakichś górnolotnych obietnic, czy też jakichś, nie wiem, założeń składać. Pojedziemy się tam dobrze bawić, pokazać jak najlepszą siatkówkę. A co to wszystko przyniesie, zobaczymy. Gratuluję w takim razie dzisiejszego meczu, no i zapraszamy do Wielkopolski, bo jeszcze raz zobaczymy. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo. Wiktoria, kapitan zespołu ZSMS. Tak blisko było, bo szczerze mówiąc, wasza gra wyglądała dzisiaj naprawdę super. I się skończyło niestety 0-3. Jak ty oceniasz ten mecz? Niestety blisko. No, pierwszy set wyszłyśmy zaangażowane i zależało nam bardzo. Nie mówię, że tylko w pierwszym secie, przez cały mecz nam zależało. Natomiast w tym pierwszym secie było widać tą chęć walki i tą chęć zawiązania kontaktu z przeciwnikiem, który wiemy doskonale, że jest o wiele wyżej w tabeli niż my. No my niestety mamy taką sytuację, jaką mamy. Bronimy się, by nie spaść do ligi niżej. Ja mimo wszystko jestem bardzo dumna z dziewczyn za to, że podjęły tą walkę i że pomimo tego, że był to trzeci od końca mecz, no to nie zwiesiły głów, tylko po prostu wyszły i starały się jak najwięcej wyciągnąć z tego meczu. Chyba zacięcie jakieś nastąpiło przy zagrywce w pierwszym secie, przy zagrywce przeciwniczek, które bardzo mocno was pogoniły i za bardzo właściwie nie miałaś możliwości rozgrywania, tylko to było wystawienie, właściwie podbicie do góry. Czy tak to wyglądało również na boisku? My niestety mamy problem z tymi końcówkami. Gdzieś tracimy koncentrację pod koniec i mimo to, że rzeczywiście bardzo chcemy, no to gdzieś ta gra się nam nie skleja. Takie jest moje zadanie jako rozgrywającej, żeby tą piłkę drugą po prostu jak najlepiej uratować i żeby była ona po prostu do grania, żeby dziewczyny mogły tą piłkę skończyć i zdobyć z tego punkt. Tak jak mówię, ja żalu nie mam do dziewczyn za tego pierwszego seta, bo naprawdę pokazałyśmy klasę, uważam. No i szkoda tej końcówki po prostu, ale mam nadzieję, że w kolejnych dwóch ostatnich meczach po prostu nauczymy się na błędach, no i postaramy się, żeby takie sytuacje się nie powtarzały. Dzisiaj była taka naprawdę solidna walka i ta końcówka, ale być może dlatego, że zespół z Aleksandrowa jest zdecydowanie bardziej doświadczony, no nie mówiąc już o miejscu w tabeli, które was dzieli. No dzieli nas trochę miejsc, natomiast ja uważam, że im lepszy przeciwnik, tym większe pole do popisu dla nas. Nie musimy wtedy niczego, że tak powiem, udowadniać, tylko ta gra dzięki temu, że jest to zespół powiedzmy bardziej doświadczony i gdzieś tam lepiej zgrany, no to my też jesteśmy w stanie w jakiś sposób ułożyć sobie grę pod nie, jeżeli mamy przeciwników rozpisanych i gdzieś tam ta, powiedzmy, że gra nam się łatwiej. Do was, do zespołu, przynajmniej w porównaniu z ubiegłym sezonem, dołączyło parę nowych zawodniczek. Jest tutaj też mieszanka, właściwie nie mówię już o wieku, bo wiekowo z Aleksandrowem to przegrywacie. Można powiedzieć, jesteście zdecydowanie młodsze, jeżeli podsumować cały zespół, ale jesteście również wzmocnione dziewczynami zdecydowanie młodszymi. Jak ty, rozgrywająca, musiałaś się wpasować, żeby dograć odpowiednią piłkę dla nowych dziewczyn, które wiadomo, każda ma jakieś inne wymagania? Mamy trochę mieszankę i gdzieś charakterów, bym powiedziała, i też wiekową. Natomiast dziewczyny, które przychodzą do nas, powiedzmy sobie szczerze, nie są to nowe dziewczyny zupełnie. Gdzieś to są to dziewczyny z bliskiego nam podwórka. Chociażby Asia Sztam, która dołączyła do nas w tym sezonie, jest to zawodniczka, która tutaj przez wiele lat grała. Ja osobiście jako młoda zawodniczka siedziałam na ławce i podziwiałam ją, jak grała. Dlatego powiedzmy, że jest to nowa twarz, jednak są to osoby, które się obserwuje, nawet jeżeli gra się z nimi w przeciwnych drużynach. Gdzieś tam myślę, że łatwiej na tej podstawie można się zgrać. Do końca jeszcze dwa mecze, więc mam nadzieję, że wyjdziecie z tej strefy spadkowej i w przyszłym sezonie zobaczymy was znowu w drugiej lidze. Dziękuję pięknie i mam nadzieję, że życzenia się spełni.
Dzięki bardzo. Dziękuję. Niestety przegrany mecz z Biesiadowem, Aleksandr Wódzki. No ale chyba nie jest to jakieś tam wielkie zaskoczenie, wielkie rozczarowanie, no bo w końcu wicelider z przedostatnią drużyną tabeli. Jak pan to ocenia? Znaczy przed meczem na pewno, no jak popatrzyłoby się na tabelę, to faworyt był jeden. Natomiast pierwszy set pokazał, że możemy z libero pograć. Szkoda trochę niewykorzystanej szansy. Prowadziliśmy w pierwszym secie 23-19. No i różnie mogłoby się to potoczyć, gdybyśmy tego pierwszego seta wygrali. No tutaj większe doświadczenie i na pewno też umiejętności zespołu z Aleksandrowa no, spowodowały, że końcówkę tego seta wygrały. W drugim secie jeszcze do połowy powalczyliśmy. Potem kontrowersyjna decyzja sędziego. Zrobiło się zamieszanie i no, tak wyszło, jak wyszło. Wracając do tego pierwszego seta, no właśnie, prowadziliście 23-19, skończyło się 23-25 dla przeciwników. Czy właśnie tutaj wygrało doświadczenie, czy też dziewczyny mają jakiś tam problem z tymi końcówkami? Znaczy, no, mieliśmy problem ze skończeniem ataku. To nie, że zrobiliśmy jakieś tam rażące błędy. Po prostu dostaliśmy, z tego co pamiętam, dwa razy czapę. Do tego gdzieś tam nas wybroniły, skontrowały. No, były to fajne akcje, no ale no, niestety wygrane przez zespół z Aleksandrowa. Ta przewaga w końcówce seta z jednej strony fajnie, ale z drugiej strony jak się tą przewagę traci, zespół zaczyna się denerwować. Zresztą to nie tylko nasz zespół, to każdy. I to nie jest tak do końca powiedziane, że przewaga w końcówce seta gwarantuje zwycięstwo. W drugim secie była walka, natomiast coś się zacięło, tak jak już pan mówił, i dał pan pograć młodszym zawodniczkom. Jak pan ocenia ich postawę na boisku? Znaczy, no, na pewno gdzieś tam w pewnym momencie zaczęliśmy uciekać już z tego ustawienia pierwszego, żeby dziewczyny trochę odpoczęły, dużo serducha zostawiły na boisku i chcieliśmy powalczyć jeszcze w trzecim secie. Młodsze dziewczyny weszły, no zagrały to, co mogły zagrać, tak? Dla nich to na pewno duże też doświadczenie, zagranie nawet paru piłek przeciwko takim zawodniczkom, no to z jednej strony duża frajda, z drugiej strony duże doświadczenie. Generalnie rzecz biorąc, uważam, że spełniły swoje zadanie, tak? Parę punktów tam urwały, także pozytywnie oceniam to wyjście. Ogólnie ta wasza gra dzisiaj naprawdę fajnie wyglądała, bo zaczynaliście w dwóch setach od prowadzenia 1-4, później 5-4-0. Było widać, że dziewczyny niesamowicie mocno bronią, natomiast to, co ja zauważyłam, to niewykorzystane kontry i jeżeli nie było przyjęcia, to wtedy Wiktoria już miała problemy, żeby zagrać tak, żeby nie było bloku. No to na pewno gdzieś tam obrona jest naszym znakiem firmowym i tutaj wiadomo, że potrafimy bronić. Warunki fizyczne, jakie mamy, pozwalają nam na dobrą grę w ataku w momencie, gdy mamy możliwość szybszego rozegrania i zgubienia bloku. Tutaj dziewczyny z Aleksandrowa no, były ładne parę centymetrów wyższe od naszych i takim wysokim zawodniczkom łatwiej grać z wysokiej jakiejś piłki sytuacyjnej. No i to jest na pewno ich atutem. No my to, co mogliśmy, próbowaliśmy bronić, no a w ataku zagraliśmy tak, jak potrafimy. Zajmujecie przedostatnią pozycję w lidze, w tabeli. Przed wami jeszcze dwa mecze. Uda się? No ja wierzę, że tak. No, po tym meczu powiedziałem dziewczynom, że w momencie, gdy zagrają w taki sposób, jak na początku tego spotkania, jeżeli poziom naszej gry będzie taki jak w pierwszym secie tutaj no, do połowy drugiego, to wynik jestem spokojny, tak? Bo no, na pewno tutaj żaden z tych zespołów nie jest w stanie zagrać tak, jak zagrały dziewczyny z Aleksandrowa. No, my musimy to po prostu zrobić, my musimy tak zagrać. No, jak ta druga liga w tym roku wygląda?
nawet nie wiem jak to nazwać, ciekawie albo i nieciekawie, bo na 10 zespołów jest 7 z Wielkopolski, 3 tylko spoza naszego województwa, 4 ostatnie miejsca okupowane przez Wielkopolskę. Jak pan to oceni? No, statystycznie rzecz biorąc, to jeżeli jest 70% zespołów z Wielkopolski, no to duża szansa, że no, ktoś tam będzie zamykał tą tabelę. A tak poważnie, to ta liga w tym roku bardzo ciekawa, dlatego że dużo zespołów nowych. Przemieszanie grup przed tym sezonem spowodowało, że gramy przeciwko zespołom, przeciwko którym nie graliśmy do tej pory. A nawet te zespoły tutaj z Wielkopolski, jak Janków Przygocki czy Piła, są to zespoły nowe, które dopiero wchodzą gdzieś tam na tutaj ten szczebel drugoligowy. Nie wiadomo, jak długo się utrzymają, bo czy Piła, czy Janków, no są to zespoły, które przy dobrym układzie mogą powalczyć o pierwszą ligę. No teraz tutaj Libero, wygrywając z nami, troszkę sobie chyba już polepszyło sytuację w lidze i nie wiem, tam nie pamiętam, ale raczej zapewniło baraże o pierwszą ligę. Ale tak, ta liga ciekawa. Zresztą to jest jedyna grupa chyba w Polsce, gdzie do końca nie wiadomo, kto będzie spadkowiczem, kto będzie gdzieś tam jeszcze jako drugi chyba zespół grał w barażach o pierwszą ligę. Bardzo wyrównana ta grupa. Pomiędzy ostatnim zespołem a piątym po rozegraniu prawie całej ligi są tylko 4 punkty różnicy, także świadczy to o tym, że no, ta liga u nas była naprawdę zacięta i bardzo wyrównana. Wasz zespół, nie pamiętam, żeby wasz zespół liczył 14 osób, czyli pełny zestaw w drugiej lidze w tym sezonie. Jak udało się przyciągnąć nowe zawodniczki? Znaczy no, 14 to graliśmy, niemniej jednak w tej 14 różne dziewczyny grały, bo no bo nie ukrywam, że mamy w tym roku duży problem z kontuzjami. Wypadło nam kilka dziewczyn, które no, stanowiły o sile tego zespołu. Gdzieś tam w trakcie rozgrywek też dołączyła chociażby Klaudia, tak, czy Martyna, która tutaj dzisiaj zagrała w pierwszej szóstce. No, ale na pewno brakuje Klaudii Parczyńskiej, brakuje Zosi Meissnerskiej, brakuje chociażby tu niedawno kontuzjowanej Julki Zaręby. No to są dziewczyny, które czy grając w pierwszej szóstce, czy wchodząc z kwadratu na boisko, no wnosiły coś dodatkowo i na pewno byłoby nam łatwiej przetrzymać chociażby takie trudne momenty jak dzisiaj. No ale co, no tak się stało, musimy sobie radzić bez nich do końca sezonu i ta grupa, która jest, musi walczyć o utrzymanie w lidze. Tego życzę i powodzenia w kolejnych meczach. Dziękuję bardzo.